Właśnie dzisiaj, 22 kwietnia, jest to dzień, który nazywany jest Światowym Dniem Ziemi. I w związku z tym zaplanowaliśmy w szkole taki apel ekologiczny, poszerzony o element najbardziej istotny w tym dniu dla nas, oddanie do użytku dla dzieci ścieżki przyrodniczej. Ścieżka ta została sfinansowana, właśnie zakup tablic do wykonania tej ścieżki został sfinansowany przez Nadleśnictwo Gorlice. Zrodził się taki pomysł jeszcze w wakacje, żeby taki dodatkowy element edukacyjny przy szkole powstał i Nadleśnictwo wyraziło zgodę na sfinansowanie właśnie zakupu tych tablic. No i dzisiaj wieńczymy to właśnie uroczystym oddaniem. A przy okazji zorganizowaliśmy w szkole apel, na którym prezentowały się dzieci nasze szkolne z programem właśnie związanym z szeroko pojętą przyrodą, sprawami związanymi z ekologią. Także jeżeli chodzi o personalnie osoby, które tutaj nam pomogły z nadleśnictwa, to pan Jerzy Gadzina, nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice i zastępca nadleśniczego, pan Kazimierz Barczyk. Oni właściwie od początku, kiedy ten pomysł miałem, właściwie bardzo przychylnie do tego podeszli. No i dzięki temu powstał taki fajny element koło naszej szkoły. Ponieważ obchodziliśmy w jesieni 2014 roku okrągłą rocznicę 40-lecia naszej szkoły, wtedy taki pomysł padł, żeby symbolicznie na 40-lecie szkoły posadzić 40 drzewek. Może nie jest to jakaś imponująca liczba drzewek, ale tu bardziej chodziło o symbol i o sam fakt, że jednak uczniowie to zrobią własnymi rękami, żeby zaakcentować też to, że jednak nie tylko, prawda, po prostu działamy tak jakoś niszcząco na przyrodę, ale działamy również w tym kierunku, żeby jednak tą przyrodę pobudzać, nasadzać. I taki też element tutaj wpleciony był w cały nasz program. A poza tym pozostałe klasy, bo to tym się zajęli uczniowie klasy szóstej, a pozostałe klasy wyruszyły w teren przyszkolny, żeby posprzątać rowy, teren wikliny, z pozostałości po zimie. Nadleśnictwo Gorlice angażuje się w edukację ekologiczną społeczeństwa. Wyrazem tego jest też tu ta ścieżka w Wilczyskach. Posiadamy na terenie nadleśnictwa jeszcze parę ścieżek, między innymi tu w niedalekiej Jankowej, którą też tworzyło i współfinansowało Nadleśnictwo Gorlice. Cieszymy się, że trafia ta ścieżka do najmłodszych naszych tutaj mieszkańców z terenu. Oni są przyszłością naszą narodu. Myślę, że ta ścieżka plus te działania, które tutaj dyrekcja prowadzi z nimi, będą, że tak powiem, na przyszłość bardzo dobrze się wpisywały w te sprawy związane z ekologią. Ścieżka ekologiczna składa się z 8 tablic. Tutaj prezentowane są i zbiorowiska roślinne, i drzewa, które występują na terenie tutaj naszego powiatu gorlickiego, między innymi też i zwierzęta chronione. Część dotyczy małej retencji, którą właśnie tutaj rzeka Biała jest pisana. Nadleśnictwo Gorlice prowadziło taki projekt, w tym roku kończymy, prawie na 6,5 miliona złotych, mała retencja górska. W skali kraju to jest dosyć znaczące środki. Także ogólnie to się wpisuje bardzo dobrze w ekologię. Nadleśnictwo Gorlice prowadzi gospodarkę leśną. Nasadzanie lasu jest dokonywane co roku. To nie jest, że tak powiem, jednorazowa akcja. Na bieżąco monitorujemy teren nadleśnictwa. Mamy powierzchnie planowe, na których prowadzimy odnowienia. Część powierzchni, na których jeszcze nie było lasu, są zalesiane. W tym roku skala zalesień to było około 40 hektarów. To się przekłada tak średnio około 7 tysięcy na hektar sadzonek, no to łatwo policzyć 28 tysięcy. Z tym, że ta liczba w zależności od gatunku się może różnić. Także generalnie Nadleśnictwo Gorlice od paru lat w okolicach 40-50 hektarów corocznie sadzi. I corocznie te sadzonki sadzimy w lesie. Sadzonki są wyhodowane na szkółkach w Zagórzanach i w Małastowie.